Prezentuję gołąbka o numerze 539. Gołąbek, który wywodzi się z Ultimate, czyli Ultimate, dlatego gołąbka jest dziadkiem. Zresztą bardzo, bardzo podobny jest do Ultimate. No, fajny hodowcy naprawdę super gołąb. Stabilny, jedwabiste upierzenie, a co najważniejsze, wesoły jak cholera normalnie. Zawsze przykuwał moją uwagę, kiedy wchodziłem do gojnika hodowlanego, także bardzo, bardzo, bardzo fajny gołąb. Tak jak powiedziałem, jest to wnuk Ultimate i samicy partnerki Eliota 7482, czyli z gołębi Florizona. Po raz kolejny gołąb, który wywodzi się z tych gołębi. Taką ciekawostkę Wam powiem, jeżeli ktoś tam tym interesuje, to większość moich gołębi w gołębiku hodowlanym ma zrobione geny, aczkolwiek ja nie do końca jestem do tego przekonany, ale no może większość nie, ale jakieś tam 50 sztuk na pewno. Te geny były robione w krakowskim instytucie, to tam też, gdzie mam bazę DNA swoich gołębi. Między innymi ojciec tego gołębia też ma DNA zrobione i też ma zrobione testy takie typu TT, tam CC. Z tego co mi pani Angelika mówiła, to jego ojciec ma, no, według teorii, które ktoś tam wcześniej ustalił, najlepsze geny, jakie może mieć gołąb. Nie? Aczkolwiek no, Ultimate jest bezgenowy, jego wnuk jest z najlepszymi genami. Ultimate był rewelacyjnym lotnikiem, przekazał geny dla gołębia, który jest też fajnym rozpłodowcem. Ale to tak tylko ciekawostka, dla mnie to nie ma większego znaczenia, ale jakby ktoś tego gołębia zakupił, a chciałby, no to jestem w stanie udostępnić te badania tych genów też na tego gołębia. Ale gołąb naprawdę, no, szklarek, przepiękne oko, ale super, naprawdę godne polecenia. Dziękuję.